Biblia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Księga Rut. Rut przybywa z teściową do Betlejemu. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi. Synowie jego zaś, Machlon i Kilion, byli to Efrajtejczycy z Betlejemu judzkiego. I przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Naomi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony moabitki. Jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, wraz z nią obie jej synowe, i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie każda do domu swej matki, niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża. I pocałowała je, a wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje, po cóż macie iść ze mną? Czy mogą jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż, a choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, a przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty ze swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dokąd ty pójdziesz, ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz, i ja zamieszkam. Lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. I szły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie, i kobiety mówiły: czy to jest Noemi? A ona rzekła do nich: nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi? Skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? Tak powróciła Noemi, a wraz z nią Rut, moabitka, jej synowa z pól moabskich,
a przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego.